Rosnące ceny produktów spożywczych skłoniły wiele osób do zastanowienia się nad swoimi wydatkami. Fundacja Mam Grono z Cieszyna przychodzi z pomocą wszystkim, którzy chcą poznać tajniki planowania domowego budżetu kuchennego. Początkiem listopada wystartowały cykliczne warsztaty związane z tym tematem. Anna Babik z Fundacji Mam Grono zdecydowała się podzielić podstawowymi informacjami dotyczącymi planowania wydatków spożywczych również z czytelnikami portalu OX.pl. Wybierając warsztaty w naszej fundacji, kierujemy się również ekologią. W związku z tym, tym razem zajmiemy się finansami w kuchni. Ten warsztat ma na celu pokazać, że budżetowanie, zarządzanie budżetem spożywczym może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim finansowych, ale również przyczynia się do ochrony naszego środowiska. Między innymi dlatego, że mniej marnujemy, ponieważ staramy się przetworzyć jak najwięcej rzeczy, które mamy w domu. A ponadto na przykład jedziemy do sklepu tylko raz w tygodniu, co też zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o planowanie budżetu spożywczego, jest na pewno nasza determinacja, czyli musimy po prostu wziąć kartkę, długopis i zacząć planować. Możemy na początek zaplanować obiady na 3 dni, skomponować tak posiłki z rzeczy, które mamy w domu, następnie dokupić tylko te, które są potrzebne i obiecać sobie, że przez te 3 dni nie pójdziemy na zakupy. Warto też zastanowić się, dlaczego wychodzimy najczęściej do sklepu. Czy jest to kwestia pieczywa, czy może brakło nam mąki i spróbujmy pomyśleć, czy te rzeczy możemy mieć w jakimś niewielkim zapasie i po prostu zrobić taki zapas i wtedy nie mamy tej pokusy, że brakło mleka czy chleba i mamy na przykład chleb w zamrażarce albo mleko UHT zwyczajnie w kartonie. Jeżeli zaplanowaliśmy już posiłki, które będziemy w nadchodzących dniach w swoim domu gotować, niezbędna nam jest lista zakupów i robimy tą listę zgodnie z przygotowanym wcześniej planem posiłków. I dokładnie z tą listą i dokładnie z tymi pieniędzmi, które mamy przeznaczone na cel związany z zakupami spożywczymi, udajemy się do sklepu. Będąc w sklepie, staramy się po prostu kupować to, co mamy na liście. Nie ulegajmy promocjom, ponieważ i tak sklepy, no nie zdarzyło się, żeby towaru brakło, prawda? Mieliśmy niedawno sytuację związaną z pandemią i naprawdę nawet w kryzysowych sytuacjach, przynajmniej w naszym regionie, nie zauważono braku jakiegokolwiek towaru, więc skupmy się na tym, co mamy na liście. Ewentualnie możemy kupić rzeczy w promocji, które jesteśmy niemal pewni, że zawsze zużyjemy. Prowadząc budżet domowy, zwłaszcza w obszarze zakupów spożywczych, oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale też nasz czas. Ponieważ zakupy codzienne, no to wydaje się, że to są minuty, a tak naprawdę generuje to bardzo dużą ilość czasu, więc oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze, które możemy spokojnie przeznaczyć na jakąś nagrodę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, jak prowadzić budżet spożywczy, zapraszamy do Fundacji Mam Grono, gdzie cyklicznie będziemy prowadzić właśnie warsztaty z finansów w kuchni.